Siema wszystkim, witam was bardzo serdecznie po raz kolejny w serii Poznaj i Złów. Żwirownia, którą już znacie, ale dzisiaj celem naszym będą jazie. Chyba jest ryba. Dzisiaj naszym celem jest jaź. I o tej rybie trochę wam opowiem. Będę co jakiś czas spoglądał na szczytówkę. Jazie są to ryby przede wszystkim rzeczne. Jest to jeden z czterech gatunków drapieżnych ryb karpowatych, obok klenia, jelca i bolenia. Jest to ryba przede wszystkim rzeczna, natomiast w wodach stojących również bardzo dobrze sobie radzi. I chociaż naturalnie właśnie w rzekach występuje, to w jeziorach czy w stawach, do których się go wpuści, także znajduje dogodne warunki do życia, rośnie i ma się dobrze. Jazie są to ryby, które odbywają wędrówki tarłowe, jeżeli żyją w rzekach oczywiście, wtedy to wędrują do mniejszych rzeczek lub w górę rzek, szukając jakiegoś piaszczysto-żwirowego dna, na którym będą mogły odbyć tarło. Z reguły dzieje się to w marcu lub kwietniu, no i wtedy właśnie te wędrówki odbywają. Generalnie jazia można złowić z powodzeniem na spinning, na muchę. Jednak ja zdecydowałem się, że pokażę wam, jak jazia można złowić na grunt. Dlatego, że jego łowienie na spinning jest bardzo podobne do łowienia klenia. I nie chcę pokazywać tej samej metody co zawsze. A na grunt, na metodę, będę je łowił w specyficzny sposób. Ale o tym opowiem wam za chwilę, gdy będę opowiadał o sprzęcie. Jazie często bywają mylone z kleniem, z płocią również. Zwłaszcza małego jazia łatwo z płocią pomylić, ponieważ mają bardzo podobne ubarwienie, srebrne i czerwone płetwy. Jednak jazie nie posiadają pomarańczowego oka, tak jak płoć. U jazi jest ono po prostu białe. Poza tym mają troszkę inaczej zbudowaną głowę. Z kleniem jazie również bywają dosyć często mylone. Jednak tutaj główną cechą odróżniającą jest to, że klenie posiadają czarne obwódki wokół łusek, u jazia tego nie zaobserwujemy. Dodatkowo duże jazie są złociste, duże klenie są nadal srebrne, z wyraźnie odznaczającym się czarnym grzbietem. U dużego jazia będziemy mieli te płetwy miedziane, nie takie krwiste jak u klenia, i właśnie taką złocistą barwę. A zatem duży jazie jest trudny do pomylenia z innymi gatunkami. Małe jazie jak najbardziej z płocią można pomylić, z kleniem. Ale właśnie, obramówki łusek odróżniają klenia od jazia, a kolor oka jazia od płoci. No, teraz próbuję tę rybę do powierzchni, żeby nie weszła w ziele, ale tak czy siak weszła. Dobra, udało się ją podnieść. Wydaje mi się, że jeszcze jest chyba na końcu zestawu, a może się spięła. Tak czy siak staram się teraz ryby holować wyżej. Nie, jest jeszcze. No jak widzicie, z zielem w zestawie. Z zielem w zestawie. Kolejny mały jazik. Jak widzicie, tutaj jest to oko, po którego kolorze można go odróżnić od płoci. Jazie osiągają do 80 cm i 5 kg, te największe. Natomiast jeżeli złowimy jazia około 50 cm, no to już jest bardzo duży jaź. Żywią się one zazwyczaj bezkręgowcami, a także małymi rybkami. Są to ryby, jak są małe, stadne, duże osobniki mogą się gromadzić w grupy, zwłaszcza w okresie wędrówek tarłowych. Jednakże zazwyczaj te grupy nie są zorganizowane. Po prostu wynikają z tego, że kilka jazi znajdzie w jednym miejscu odpowiednie warunki do życia. Mówię tu o takich porach jak teraz, bo na wędrówki tarłowe płyną często ławicami. Jaś to bardzo sportowa ryba, silna, bardzo fajnie walczy w trakcie holu.
lubi wychodzić do powierzchni, młócić tam sobie młynki. Także no, jest sportowy przede wszystkim, bo jego mięso nie jest bardzo smaczne. Ma on jednak znaczenie gospodarcze w nieco innym aspekcie, albowiem występują ozdobne formy jazia, tak zwane złote orfy. Są to jazie pomarańczowo-czerwone, bardzo atrakcyjne wizualnie, którymi często zarybia się właśnie jakieś stawy w parkach. I złotymi orfami zarybia się również łowiska specjalne. W zbiorniku, na którym jesteśmy dzisiaj, jazie pojawiły się właśnie z okazji zarybienia, ponieważ, no, tak jak mówiłem, jest to zbiornik dosyć regularnie zarybiany. No i one tu porosły do całkiem fajnych rozmiarów. Mam nadzieję, że jakiegoś takiego dużego jazia uda mi się dzisiaj Wam pokazać. Wiosną próbowałem ze spinningiem chodzić po rzece, złapać te jazie w trakcie ich właśnie wędrówek. Nie udało mi się to, dlatego stwierdziłem, że przyjadę tu teraz z metodą, ale metodą troszkę inaczej skonstruowaną w kontekście tego, co będzie się znajdowało w podajniku, tak żeby właśnie na te jazie się nastawić. Mam nadzieję, że jakieś efekty z tego fajne będą. Ogólnie jazie są to ryby o bardzo dobrym wzroku i ryby, które raczej w toni podróżują lub w powierzchniowych warstwach wody. Natomiast do dna również potrafią zejść w poszukiwaniu pożywienia. Myślę, że najciekawsze i najważniejsze rzeczy o tym gatunku Wam opowiedziałem. Jeżeli jesteście zainteresowani, żeby dowiedzieć się o jaziu czegoś więcej, no to jak zawsze zachęcam Was do komentarzy. No i teraz pozostaje mi tylko pokazać Wam jakiegoś osobnika tego gatunku. Ryba czy ziele? Chyba ziele to było. W sensie po braniu koszyk w ziele. No może nawet nie było to branie, może to była tylko ocierka, no ale coś się powoli tam zaczyna dziać. Nie, jest rybka. Jest rybka. Mały jazik. Ojej, no leć do wody. No, poleciał. Na dzisiejsze łowienie zdecydowałem się, że znów użyję zestawu metod feeder. Jeżeli oglądacie moje filmy, no to na pewno zauważyliście, że stosunkowo często ten zestaw ostatnio gości na filmach. A to dlatego, że po prostu sporo gatunków można na to złowić. A po drugie, podobało mi się to łowienie. Klasyka, pelet bez żadnych dodatków zapachowych, waftersy wymieniane co 20 minut na pół godziny na inny. Do czasu aż sprawdzę, na który będą brały ryby. Haczyk 10. Natomiast dzisiaj nie będzie to taki czysty metod feeder z peletem, bo rozrobiłem jeszcze trochę zanęty. Jest to zanęta ciemna, o zapachu takim ziołowo-korzennym. Jej głównym zadaniem jest to, żeby po pierwsze tą mieszankę trochę przyciemnić, a po drugie spowodować, że coś w tej wodzie będzie się działo, smużyło, bardziej pachniało, żeby tu po prostu więcej się działo w tej wodzie, bo ryby, które dziś łowimy, lubią jednak to smużenie, lubią pracującą mieszankę. Sam pelet rozrabiałem tak jak zawsze. Minutę stał w wodzie, później odsączony i pół godziny oddychał. Zanętę dowilżyłem minimalnie, bo właśnie o to chodzi, żeby ona tam była sypka i żeby z tego podajnika wydobywała się szybko i pracowała, smużyła. Jak to dokładnie w podajnik pakuję, to Wam za chwilę pokażę. A o sprzęcie w zasadzie to tyle. Chyba coś jest. Albo ciągnę sporo ziela. Nie jestem pewien, czy zdążyłem w tempo zaciąć, bo sięgałem akurat po wodę. Chyba ciągnę ziele. No niestety. Nie, jest coś. Zobaczcie, znowu mamy jazika.
ale znowu ten jazik jest niewielki. Zakładamy waftersa. Wybiorę sobie Corn Powera na początek, żółtego. I pokażę wam, w jaki sposób robię ten podajnik z wykorzystaniem zanęty oraz pelletu. Są dwie techniki. Ja zrobię w tej chwili tak, żeby zanęta była na spodzie, czyli na początku wkładam haczyk, zasypuję to trochę pelletem i dopełniam resztę zanętą. I jeszcze trochę tu pelletu dam i zaciskamy to. Można zrobić odwrotnie, jeżeli chcemy uzyskać efekt smużenia podajnika w trakcie opadu, to możemy zrobić odwrotnie. Najpierw nasypać pelet, później zanętę. No i w tym momencie, jak widzicie, to wygląda tak. Mamy zanętę pod spodem, tutaj pelet, i gdy to opadnie na dno, to najpierw będzie się uwalniał ten pelet, a później zanęta, która uwolni się i zacznie smużyć. Możemy zrobić odwrotnie, jeśli chcemy ryby z toni ściągnąć do dna, to wtedy damy na początku, z wierzchu damy zanętę i wtedy podajnik opadając będzie smużył. Zarzucamy. Napinamy zestaw i czekamy na branie. Jakaś ociereczka. Czekam na jakieś konkretne branie do cięcia. Chyba jest ryba. O. No i to nie jest chyba mała. Widzieliście, jakie delikatne było to branie? Ale jest fajna ryba albo z zielem. Albo jest fajna, albo jest z zielem, no. Ale wydaje się całkiem. Coś to za gatunek. Coś to jest. Ale piękny jazior. Ale mamy pięknego jazia. O kurde. Zobaczcie, jaki piękny jaź. 48 cm. Fantastyczna ryba. No przyznam wam się, że to życiówka moja tego gatunku. Wziął na waftersa skunksa. Naprawdę, o, kapitalny. Zobaczcie, jaki on jest złocisty. No już jazie tego rozmiaru są właśnie złote, nie tak jak te małe, którego złowiłem wcześniej. Kapitalna ryba. No i od klenia, zobaczcie, można go odróżnić po tym, że jego łuski nie mają czarnych obramowań. Jest on bardziej złocisty i te łuski są właśnie takie jednolitego koloru. Rdzawa, płetwa ogonowa. Fantastyczny jaź, któremu zwracamy wolność. Piękny. Dobra, wypuszczamy jazia.
Ależ to jest bydlak. Zobaczcie, jaki ogromny on jest. Fantastyczny jazior. Popłynę sobie. Obiecałem, że opowiem wam o uwarunkowaniach takich związanych z ludźmi, bo na tym zbiorniku trzeba przyznać, że jest tego dużo, że on prosperuje i jest fantastycznym miejscem rekreacji dla okolicznej ludności. No i nie sposób tutaj nie wspomnieć o chociażby możliwości wynajęcia roweru wodnego, zrobienia sobie patentu żeglarskiego. Także no, dużo tutaj jednostek pływających na wodzie możemy zaobserwować. Można również tutaj kajaki wypożyczyć. Znajduje się tutaj plaża, niewielka, ale jest. Stok narciarski nad samą wodą. W ogóle jest tutaj bardzo duży kompleks sportowy, gdzie są boiska, place zabaw, skatepark, właśnie wspomniany stok. A zatem woda żyje i daje możliwości rekreacyjne dla ludzi nie tylko w okresie letnim, ale też i w zimowym. No nie wolno zapominać, że wędkarstwo również jest tu fantastyczną formą rekreacyjną, no ale co kto lubi, tak? Ogólnie to nad zbiornikiem znajduje się ośrodek wypoczynkowy pobliskiej uczelni. Organizowane są obozy letnie. Można tu wyrobić właśnie patent żeglarski wspomniany, a zatem naprawdę sporo tutaj tej infrastruktury jest. Jak pewnie słyszycie, tutaj przyjeżdża samochód, bo właśnie ja dzisiaj miejscówkę swoją mam w niedalekiej odległości tych sportowych kompleksów. No mam nadzieję, że nie będą tu mocno ci ludzie zagłuszali, psuli tych nagrań, no ale taka jest specyfika tej miejscówki. Cieszy, że zbiornik ten został tak fajnie zagospodarowany i że nie tylko on ma walory niewątpliwie duże, przyrodnicze dla wielu gatunków zwierząt oraz dla wędkarzy, ale też właśnie dla zwykłych, w cudzysłowie, zwykłych ludzi, którzy chcą po prostu tu czerpać z dobrej pogody i się relaksować nad wodą. To jest fantastyczne. Sama woda zarządzana jest przez lokalne towarzystwo wędkarskie, które dba, zajmuje się tutaj takimi rzeczami jak chociażby zarybienia, jak chociażby utrzymywanie w dobrym stanie brzegów, koszeniem, kartowaniem trzcin, a także takimi rzeczami jak na przykład zbieranie śmieci. Także no jak widzicie, obecność tego towarzystwa sprawiła, że ten zbiornik odżył. No bo jest to zbiornik, który powstał na skutek zalania wodą dawnej żwirowni. Początkowo nie był w ogóle przez miasto wykorzystywany, ale po przejęciu właśnie przez to towarzystwo zaczął prosperować. Miasto się nim również zainteresowało. Wybudowało tu szereg tych kompleksów. No ogólnie naprawdę fajnie, że takie coś jest. No bo po prostu nie dość, że jest to atrakcja dla ludzi, to jeszcze coś bardzo dobrego dla środowiska. Fajnie, chcielibyśmy jak najczęściej widzieć wykorzystanie terenów naturalnych na cele rekreacyjne bez niszczenia ich. Tak jest tutaj, fajnie to działa. No są czasem jakieś konflikty, jakiś rower wodny wpłynie w zarzucone zestawy, zdarza się to. Ale mimo wszystko, patrząc na to szerzej, no to miejsce znakomite. Jest ładna ryba. Jest coś ładnego. Chwilę po zarzuceniu, fajne, mocne branie. Nie jestem pewien, czy to jaś tym razem, może to być karpik. Pójdzie pewnie w te ziela, tu jest ich sporo. Ale na spokojnie to porobimy. Przejdę sobie tu. No już stoi w zielu jakimś. Ale może uda się go wydobyć z tego. Miejmy nadzieję. No, wyjdź z tego ziela. Trochę może siłą. No tak, już siedzi w jakimś zielu, niestety. Ale może wyjdzie ta ryba. Spróbujemy go. No szkoda by było ryby. Ale no niestety. Siedzi w jakimś zielsku. Nie bardzo chce wyjść. O, jest. Udało się.
Tylko czy on tam jeszcze jest? Chyba już ryba, niestety, po rybie. I chyba jest kolejna rybka wieczorna. Tak, chyba jest tam niewielki kolejny jadzik. No także jak widzicie, ta taktyka się sprawdza bardzo na ten gatunek. Szkoda, że tylko jeden był słuszniejszych rozmiarów. O tak to poza nim to takie, nie, jak widzicie, nie za duże te jaziki, ale coś tam się trafia. No i koniec łowienia na dzisiaj. Jak widzieliście, obrana taktyka okazała się skuteczna. Udało się złowić sporą ilość jazi, w tym jednego naprawdę fajnego, dzięki czemu pokazałem wam ten gatunek, opowiedziałem o nim. Mam nadzieję, że wam się to podobało, bo mi bardzo. Szkoda tylko tej jednej dużej ryby, która poszła w ziele. Ale tak to nieraz bywa. Generalnie łowienie jak najbardziej udane, kolejny gatunek zaliczony. A zatem widzimy się na kolejnej wyprawie. Trzymajcie się, cześć!